W Uniejowie spotkali się profesorowie i pracownicy naukowi Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Instytucie Zdrowia Człowieka odbyło się seminarium naukowe poświęcone usprawnieniu podstawowych funkcji poznawczych u osób zdrowych w wieku 50+. Podczas wykładów i dyskusji rozważano argumenty wpływające na decyzję powołania zespołu badawczego, cel i jego prac oraz ich zakres. To bardzo trudny, a zarazem szczególny obszar badań, bo dotyczy mózgu człowieka i procesów zachodzących podczas starzenia się. Zespół naukowców pod kierownictwem profesora Paluchowskiego wspólnie podjęli próbę opracowania narzędzi, w tym programów komputerowych, które najprawdopodobniej pomogą w usprawnieniu poziomu zdolności poznawczych człowieka. Założeniem tego projektu jest to, że mózg człowieka jest plastyczny, że mózg człowieka zmienia się wraz z nabywaniem doświadczenia. Te zmiany mają charakter nie tylko funkcjonowania mózgu, ale także charakter makroskopowy. Zmieniają się połączenia, tworzą się nowe neurony, jeżeli to jest potrzebne. Jeśli chodzi o wykorzystanie tejże neuroplastyczności, to już dzisiaj wykorzystuje się takie programy rehabilitacji mózgu, zarówno u osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, najprościej rzecz ujmując, albo u chorych psychicznie, na przykład schizofrenię czy depresję. Natomiast mało jest doświadczeń dotyczących stosowania takich treningów poznawczych u osób zdrowych. Jest prawdą, że od momentu urodzenia człowiek się starzeje. Jest też prawdą, że ta sprawność biologiczna mózgu osiąga swoje maksimum gdzieś około 30 roku życia. Natomiast jeśli chodzi o poziom inteligencji, to wcale tak nie jest. Wcale nie jest tak, że im człowiek starszy, tym głupszy, a czasami wręcz przeciwnie. Dlaczego tak się dzieje? Ano właśnie dlatego, że wykorzystując ową neuroplastyczność, człowiek pracując gdzieś, uczy się nowych rzeczy, funkcjonując na co dzień, uczy się nowych rzeczy. No krótko mówiąc, w efekcie uczenia się zmienia się także struktura mózgu. Honorowym patronatem to innowacyjne przedsięwzięcie badawcze objął marszałek województwa łódzkiego. Jesteśmy w miejscu ważnym, szczególnym. Gdyby nie Instytut Zdrowia Człowieka, gdyby nie sanatorium, Uniejów nie mógłby być uzdrowiskiem. A takie miejsce wymaga od nas nie tylko zwykłych zachowawczych zabiegów typowych, których znamy i których często brakuje na rynku, szczególnie w tej dobrej jakości, ale jest potrzeba kroku dalej, innowacji. I tutaj ten projekt zakłada dbałość nie tylko o ciało, o nasz organizm, ale zakłada powiązanie tego z funkcjami poznawczymi naszego intelektu, bo zawsze to się łączyło, zawsze się to łączy, a medycyna, na której finansowanie zawsze brakuje pieniędzy, powinna uwzględniać właśnie takie innowacyjne projekty. Dochodzi do tego oczywiście plan wybudowania nowoczesnego obiektu też niespotykanego, o którym mogliby powiedzieć dużo nie tylko architekci, ale także ci, którzy zajmują się ochroną środowiska. No i mi nic nie pozostaje więcej niż tylko cieszyć się, że taki pomysł wylądował w naszym województwie w Uniejowie. Obszarem zainteresowania podczas prac zespołu objęto populację w wieku 50 lat i starszych. Dyskusja poświęcona była inteligencji płynnej i skrystalizowanej. Nie można wykluczyć, że wraz z wiekiem pogarsza się inteligencja płynna człowieka, a jej funkcję przejmuje inteligencja skrystalizowana. Celem tego projektu jest i usprawnienie funkcjonowania poznawczego u tych osób zdrowych w wieku 50 i więcej, jeśli będą obserwowane jakieś niedoskonałości tego funkcjonowania, ale także ćwiczenie i u tych, u których nie obserwuje się jakichś patologicznych spadków takiej sprawności. Po pierwsze jest tak, że zmienia się struktura inteligencji człowieka. W miejsce inteligencji wrodzonej zajmuje jakby ta inteligencja nabyta, ta inteligencja, która jest efektem uczenia się. Uczenia się na co dzień, uczenia się w szkole, uczenia się w ramach hobby, no nie wiem, czegokolwiek.
To powoduje, że ludzie starsi są nawet mądrzejsi niż ludzie młodzi, ale nie dlatego, że ich mózg jest lepszy, tylko dlatego, że nauczyli się wykorzystywać swoje doświadczenie po prostu. Dodatkowo jeszcze dochodzi tutaj taki proces, który rzeczywiście związany jest ze spadkiem zdolności kognitywnych, to znaczy, że człowiek dostosowuje swoje życie do swoich możliwości. Na przykład, jeżeli mam kłopoty w kupowaniu, nie korzystam z sklepu samoobsługowego, bo tam mam więcej problemów, tylko idę do sklepu z obsługą, ze sprzedawcą czy sprzedawczynią, bo tam jest łatwiej. Robię pewne rzeczy, innych nie robię. To w efekcie może spowodować taki paradoks, że najbliższe otoczenie może w ogóle nie dostrzec, że u osoby starszej, myślę o starszej w sensie 65 i więcej, że u osoby starszej następuje obniżenie funkcjonowania poznawczego, dlatego że na co dzień ona funkcjonuje bardzo dobrze. Natomiast w badaniu psychologicznym okazuje się, że ten deficyt może być nawet bardzo duży. Ale znowuż, czym innym jest taka mierzona testowo inteligencja? No ona jest, jakby to powiedzieć, czystą inteligencją, a czym innym jest ta inteligencja używana w życiu codziennym. Tutaj te różnice między starymi i młodymi wcale nie są tak duże. Czynnikami zapobiegającymi proces pogarszania poziomu zdolności poznawczych mózgów są m.in. zdobywanie wykształcenia, aktywność fizyczna, zawodowa oraz społeczna. Ważne jest, żeby to były zadania nowe. Znaczy, nie może być to odtwarzanie wiedzy. Ciągłe pytanie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, no bo to jakby niewiele daje, to wykorzystuje połączenia, ale ich nie tworzy. Natomiast proste prace domowe, zadania, naprawa uszkodzonego zamka, no nie wiem, takie rzeczy, które wydają się mało obciążające, one są ważne z punktu widzenia treningu mózgu, to jest po pierwsze. Po drugie, istnieją specjalne zadania poznawcze albo w postaci różnych książeczek, które są publikowane, albo w postaci różnego rodzaju programów w sieci, które są i z których też można skorzystać do tego celu. Oprócz tego gry komputerowe. One mają jedną niepowtarzalną zaletę w odróżnieniu od innych nudnych ćwiczeń. Mianowicie tam ciągle jest element rywalizacji. Rywalizacji ze sobą, rywalizacji z innymi, przechodzenia na nowe poziomy, nowa trudność i coś, co może nam się wydawać banalne, jakieś tam gry dla dzieci mówią, one mogą spełniać właśnie te funkcje utrzymywania aktywności poznawczej, a to bardzo ważne. Niedobrze jest, kiedy człowiek myśli sobie tak, że jak skończę ileś tam lat, nie wiem ile, to nareszcie odpocznę, to znaczy nareszcie mój mózg przestanie być obciążany kłopotami codziennymi, nareszcie mogę nic nie robić, ale to jest najprostsza droga do otępienia po prostu. Trzeba coś robić. Niech to będzie cokolwiek, hodowla ślimaków, no nie wiem, ale musi coś być, tak, bo bez tej silnik na jałowym, samochód, który stoi w garażu przez 15 lat się psuje, choć nie jeździ, albo dlatego, że w ogóle nie jeździ. Bądźmy aktywni, a zarazem unikajmy schematów w swoich codziennych czynnościach. Dbając o naszych najbliższych, wyznaczajmy im coraz to nowsze wyzwania i trudniejsze zadania, które wpłyną na poziom zdolności poznawczych. Już teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki prowadzonych badań oraz ich efekty. Mamy nadzieję, że opracowane narzędzia wpłyną na usprawnienie tych jeszcze niezbadanych możliwości, szczególnie u osób starszych.